Seydorf, c'est qui? C'est trois fois. Merci beaucoup. Odpowiadasz, zgadujesz, szukasz. Szukałam, Łukasz. Gdzie robi w pewnym regionie Niemiec. Oktoberfest. Piję. Cześć, tu Maja Strzelczyk, a to są Piłkarskie Szachy. No a teraz czas na przedstawienie moich dwóch szalonych, wspaniałych gości. To jest duet niepokonany w padlu, myślę, że także niepokonany przy tym stole. Rafał Zawierucha, znany wszystkim padlista, czasem z tego ciężko wyżyć, więc dorabia jako aktor. Tak. Cześć, dzień dobry Maju, dzień dobry Państwu. No i Grzegorz Gabor Jędrzejewski. Dzień dobry. Z kolei dorabia w padlu, a na co dzień... A żyje ponad stan z piłki. Tak, pracuje w telewizji po prostu. Tak. I trochę oglądam. Tak, stoi w telewizji na bramce. O, zgadza się? Można tak powiedzieć, tak. To jest człowiek z ogromną... Przeżce, ciężko mu stać, ale... Ale stoi i stąd ma taką figurę. A nieraz zastanawiałeś się, ja się zastanawiałem, co ze mną nie tak, a tu już wiem, muszę postać. Rafał, na początek mam do ciebie takie pytanie. Od jak dawna futbol jest twoją pasją? Oj, futbol jest... Jest 10.33. Właściwie, no, dobre 5 minut. O. Ale tak serio, to futbol był obecny w moim domu ze względu na mojego brata, który jest pasjonatem piłki, ja bardziej właśnie, niż brat ja. Brat nie mógł dojechać dzisiaj. Brat właśnie nie mógł, bo stoi na poprzeczce. Mimo prośb naszych. Natomiast udało mi się zagrać rolę piłkarza w filmie Andrzeja Barańskiego, gdzie się bardzo podekscytowałem tym, że po prostu będę grał, że gram w piłkę. A na jakiej pozycji grałeś? Ja byłem napastnik. Lewe skrzydło napastnik. Czyli dzisiaj? Po prostu szedłem po trzech podaniach i tam była kontuzja, taki koleś wjechał mi bardzo niebezpiecznie sanki na piszczeli. Nie, taki bardziej takie, wiesz, nie, co, rycie koryta. Aha, okej. Okay. No. Rozumiem. Rozumiem. Czyli dzisiaj takie agresywne, ofensywne nastawienie. Tak, ale raczej agresywne, ofensywne na obronie. Ale skoro już przeżyłeś to wiesz w takim razie, czym jest sport zespołowy. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj solo lepiej. Oglądam ostatnio naszą piłkę, więc dochodzę do wniosku, że jest to zespół solo. Zespół solo, jak Hans. Tak, miałeś Hans kiedyś solo taką ksywę? Nie, solo nie, Hans nie, też nie. Czyli nazwa taka na padlu, bo musicie wiedzieć, że Rafał na padlu zawsze pyta, pierwsze pytanie, pierwszy gem na przykład, wszyscy już grają. Stop, jak się nazywacie? Tak. Musimy zawsze wybrać nazwę drużyny. Zawsze wybieramy nazwę drużyny. Więc tak. Słucham, jak nazywa się wasza drużyna dzisiaj? To co, może Porywista Woda? Tak chciałem zaproponować. Tak, bo właśnie widziałem, że tak trzymasz szklankę w górze. Porywista Woda. Gotowi na wytłumaczenie zasad? Myślałem, że naszej nie drużyny nazwy chciałaś, żebyś nie to jest jasne. To jest dla mnie jasne i przejrzyste. Myślałem, że to dla wszystkich rwący widzów nurt, nie? Ale to... Tak. Ale, nie, ale rwąca nie woda jednak. Rwąca woda. Rwąca woda. Słuchajcie, rwąca woda. Jak wiecie, partnerem formatu jest firma STS. Aktualnie wszystkie topowe ligi w Europie wróciły do gry, zatem obserwujcie uważnie media społecznościowe Bookmachera. Najświeższe informacje bonusowe, promocja oferty meczowej i co najważniejsze, dużo konkursów z ciekawymi nagrodami oczywiście. A jeśli nie macie jeszcze konta w STS, to łapcie nasz kod promocyjny, rejestrujcie się. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Przedstawiam wam tutaj teraz 6 kategorii, z których będą pytania w pierwszym etapie wow naszej gry. Etapy gry będą dwa, zanim powiem wam więcej, odrzućcie proszę jedną kategorię. Nie, no to zostawmy resztę świata. Właśnie ja musiałem odrzucić, tak, jakże zgodny zespół. No bo reszta świata też, reszta świata piłkarskiego, ja nie myślałem, wiem, że to na chodzi o inne kategorie. Copa America. No, jak to jest Copa America? Nie, ja zrozumiałem, że to jest po prostu podróże i tak dalej. Ale świat, nie, ale nie? Mogą tutaj się też, może zostawcie to na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Rwąca rzeko, co robimy? No odrzucamy dobrze twoje pieniądze, ale to intuicyjne. Intuicja. My jesteśmy podświadomi. No, nie, przepraszam, ja bym zostawił. No zostawił. Prowadząca sugeruje. Ja nic nie sugeruję. Odrzućmy jednak wielkie turnieje. Bo dobrze, przed nami ten wielki turniej. Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie, więc nie ma sensu. Tak, padel w, ostatecznie odrzucamy wielkie turnieje. Biorę resztę kart i tłumaczę wam resztę zasad. Teraz po kategorii nie będziecie widzieć, będziecie je losować. Teraz tłumaczę wam, czym są te wspaniałe karty. Są to karty bonusowe, które możecie uzyskać podczas tej rozgrywki. Super. Pierwsza karta. VAR. To jest jakbyśmy na przykład wiedzieli jakąś regułę, ale popełnili błąd, to możemy sobie ją wziąć, prawda? Hat-trick, to jak odpowiemy trzy razy z rzędu, super. Prawo serii, to jak odpowiemy ile razy?
Pięć, a niepokonani, no to bo jesteśmy pocać. Niepokonani. Brawo, widać, że trochę tej piłki w życiu oglądałeś, zwłaszcza ten VAR mi to zasugerował, VAR, że wiesz, zawsze, ja lubię, wiesz co, wiesz, filmy akcji, zawsze VAR to VAR. To co, gotowi? Gotowi. A więc zaczynamy. Kto, rwąca woda, jeden to kto? Nie, to mówmy tak, parę, jesteśmy tutaj nie potrzebujemy się. Rwąca woda, proszę wybrać kategorię. Proszę bardzo. Proszę. Rafał. Wybieram kategorię. Ha, reszta świata. Super. To, co chcieliśmy odrzucić, to, ale jednak odrzucić. No to zaraz zobaczymy, czy dokonaliście rozsądnego wyboru. Ja osobiście uważam, że tak. Jaką średnicę ma koło na piłkarskim boisku, Grzegorz? Znaczy i Rafał. I Rafał oczywiście, oczywiście. Tak. A 16 metrów, B 18 metrów i 30 centymetrów. C 11,5 metra, D 15 metrów i 55 centymetrów. Fajne pytanie, tylko musiałbym sobie przypomnieć, jakie wymiary poszedłbym. A albo w A, albo w albo w B. Płachty. Bo tu jest duże, większe. Dobra, czyli odrzucamy C i D. Tak, odrzucamy C i D. Czyli albo 16 metrów, albo 18 metrów i 30 centymetrów. Według mnie 16 metrów. Chyba 16, bo czemu by było 30 centymetrów, co, że długość korka? Ale wiesz co, nie, bo to wszystkie wymiary są pochodzenia angielskiego. I tam, to te 30 może być. Czyli tam są na jardy i te inne wymiary. Natomiast ja bym został przy 16. No ale na przykład... Momencik, nie, pomoci, bo 16. Nie, na przykład powiem wam, taką podpowiedź mogę wam dać. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak. To jest... Połowa 32. Na jakby dwukrotność tego, co zawodnicy muszą zachować od piłki w czasie swojego... 18. No to 18. 18, rzeczywiście, tak chciałem powiedzieć. Nie, nie ma 18, tak jest... 18 metrów i 30 centymetrów. To. Bierzemy tak. Jesteście pewni? Tak. Może chcecie to jeszcze nie. skonsultować? Skonsultujmy. Jesteśmy pewni, tak. Jesteście pewni. Czyli odpowiedź B, 18 centymetrów. Wielkie brawo. Brawo! To jest prawidłowa odpowiedź. Ale zobacz, ja odrzuciłem od razu tamte. To tak, od razu tamte. Sprowokować Maję, prawda? Dobrze, wybieramy następną kategorię rwąca wodą. To może teraz ja. Tak, poproszę. Powiedz stop. Stop. A czy U? Musicie Państwo wiedzieć, że to są elementy losowania, kto zaczyna padlu serwować. Znaczy, kto zaczyna wybierać, kto zaczyna czy serwuje, czy oddaje. Ale ja nie robię tego w połowie gema, tylko zawsze przed. Ligi Europejskiej. Jest, wiedziałem. Świetnie. Uff, tu jestem mocny. Jaką średnicę mają Ligi Europejskie? Ligi Europejskie to jest twój konik, Rafał, czy ty raczej bardziej ekstraklasa? Nie, ja zazwyczaj jeżdżę na werce. Także to nie jest mój koniec. Puchar Narodów Afryki. A werka jakiego z koloru? Werka jest maści kasztanowej. Kto spoza duetu Real Madryt-Barcelona jako ostatni wygrał hiszpańską La Liga? To jest dosyć proste. Sevilla, Atletico Madryt, Valencia, czy Real Sociedad? Ja uwielbiam, jak Maja mówi po hiszpańsku, więc czy może nie, jeszcze raz chciałam powiedzieć, że napisano mi tutaj po hiszpańsku, to chyba, a ja mogę, do której kamery mogę zapytać Państwa, którzy nas oglądają? A nie, to jest normalnie napisane po prostu. Czy wiecie Państwo, jak jest po hiszpańsku kosmos? Kosmos. Także... Wielkie brawa. Chciałabym przyznać za to punkty, ale niestety... Ale ja ci przyznam. To może po Castilli bardziej. Atletico de Madrid. Atletico de Madrid. Czyli to jest ostateczna odpowiedź? Odpowiedź tak. B? Tak. Wielkie brawa. Grzegorz jest naprawdę bardzo... No, my jesteśmy razem w duecie. Czy jaki pamiętasz sezon? No, to był sezon. 2020-2021. Dwa lata. Pamiętny sezon. Pamiętasz ten sezon? Całkiem niedawno. No, bo inni to tam dawno, dawno byli, więc to akurat taki świeżutki temat. Świetnie, bardzo się cieszę, że tak dobrze mam idzie. No i losujemy dalej rwące wodę. No to może ja teraz mów A czy U? A. Pudło. Ekstraklasa! Rozmawialiśmy o tym. Którą ty kończyłeś ekstraklasę? Pierwszą. Pierwszą, tak. Okej. Okay, no to też... Z wyróżnieniem? Nie, z paskiem. Bez. Z paskiem. Z paskiem, no to... Bez wyróżnienia. Który klub... Lech Poznań. Ekstraklasa oczywiście. A. Nigdy nie zdobył tytułu Mistrza Polski. No. Wiadomo, że nie. A. Szambierki Bytom. B. Pogoń Szczecin. C. Piast Gliwice. Czy D. Stal Mielec. Kurde, nie wiem. A ja wiem. Chyba Mielec. Odpowiadam? Może ty odpowiedz. Nie. Naprawdę? Oni? A ja tak w nich wierzyłem. No, bo wszystko przed nimi. Właśnie. Naprawdę, Szczecin się bardzo mocno rozwija i ma szansę naprawdę stać się miastem europejskim mocno, zwłaszcza przez ostatnie na przykład otwarcie tunelu.
O, chociażby, tak. Dlatego uważamy, że to jest oczywiście Szczecin. Jest to tunel do Mistrzostwa Polski. Czyli po Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin. W tym sezonie Pogoń Szczecin z mistrzem. Świetnie. To jest oczywiście prawidłowa odpowiedź. Wielkie brawa. Brązowe medale, no srebrne medale, no ale jeszcze po złoto pamiętam, nie sięgnęli. I taki... tym sposobem doszliśmy do sytuacji, panowie. Hat-trick. Oczywiście. Czyli teraz możecie sobie wybrać kategorię. Wybieram VAR. Sami. Kategorie, nie karty bonusowe. Ja bym wziął Ekstraklasę, bo może będzie pytanie na przykład, wymień klub, który w mieście dobrze, też jest tunel. Weźmy Ekstraklasę. Dobrze, nie hat-trick. Będzie takiego pytania o tunel. Znaczy, ale mam takie, ale celowo je... Mocno mam same pytania o tunel. Tak, dobrze. Tak, wiesz, ja lubię tunele generalnie, ja jestem fanem rozwoju dróg. Ja miałem pseudonim tunel. No, teraz Grzegorz i Rafał, oczywiście wierzę w was bardzo. Kto jest najlepszym strzelcem w historii Ekstraklasy? Maja Strzelecka. No, Maja Strzelczyk, no wiadomo, bam, taki grzybek. Tak. Mhm. A. Lucjan Brychczy. B. Włodzimierz Lubański. C. Tomasz Frankowski. Czy D. Ernest Polk. Ale tu mnie cię zaskoczę, bo akurat bo nie to wiem. Nie wiem. Włodzimierz Lubański. Mi się też wydaje, że Włodzimierz Lubański, natomiast Ernest Polk mi chodzi po głowie, natomiast chyba Lubański. Powtórz jeszcze raz, proszę. Lucjan Brychczy, Włodzimierz Lubański, Tomasz Frankowski, Ernest Polk. A nie Ernest Polk? No, mi się wydaje, że Lubański. A Ernest Pol? To dawny czas. Ja niestety nie mogę wam odpowiedzieć. Ale odpowiedź znasz. Odpowiedź znam. Oczywiście. Ja bym jednak powiedział Włodzimierz Lubański. Powiem wam tak, oni wszyscy strzelili ponad 150 goli. Musicie tylko po prostu zdecydować, który z nich strzelił ich najwięcej. Ja bym dał Włodzimierz, tak. Pan Włodzimierz Lubański. Włodzimierz Lubański. Tak. To jest niestety nieprawidłowa odpowiedź. Intuicja Ernestowa-Polowa była całkiem prawidłowa. Ajajaj. Dobra, bierzemy VAR. Proszę bardzo, tak? VAR i znowu, znowu Ekstraklasa? Nie, ja się czuję dobrze w Ekstraklasie. No dobrze, tak. Bardzo ale bo czyli... jak nie weźmiemy teraz VAR-u, to od nowa nam się liczą punkty. Tak, a jak a jak weźmiemy i zgadniemy, to będzie czwarta prawidłowa odpowiedź. Dokładnie. To idziemy tak, w to. Bardzo sprytnie kombinuje ta woda. Słuchaj, no to jest aktorstwo, kto rozumiesz? Do tej pory tam ani raz nie wygrał tytułu trenera sezonu w Ekstraklasie? Tak. Michał Probierz, Jan Urban, Jacek Magiera czy Aleksander Wukowicz? Jacek Magiera. Dlaczego? I dlaczego? Tak mi się też kojarzy. Tamtych kojarzę, a tego nie. Myślę, że Jacek Magiera lub Aleksander Wukowicz. Powtórz proszę. Odpowiedzi. Odpowiedzi. Michał Probierz, Jan Urban, Jacek Magiera, Aleksander Wukowicz. Pan Michał Probierz? Na pewno. Może Jacek Magiera. Czy to jest wasza ostateczna odpowiedź? Moja nie. Jesteście drużyną, musicie podejmować wspólne decyzje. No właśnie, tu się chyba poróżnimy. Przestań wybierać presję. Ja myślę, że Jacek Magiera, bo tak, Michał Probierz sukcesy, Jan Urban też podejrzewam, że z Legią mógł być trenerem, a Jacek Magiera był takim ratownikiem Legii i zresztą Wuko też, ale Wuko... Jacek Magiera? Dobra, stawiamy Jacek Magiera. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Czyli to, co mówiliśmy na początku. I też przed trenerem Jackiem. Też, no ale kłaniamy się oczywiście. Mam nadzieję, że kiedyś Jacek będę Magiera na meczu. Był ratownikiem, było mistrzostwo 2017, ale on tytułu trenera sezonu nie dostał nigdy. Bardzo czyli widzisz, Grzesiu, tak. Nie tylko wszystko przed tobą. Tak. Brawo. Znaczy, nie tylko przed brawa. Tobą wszystko. Przed pogonią. Dokładnie. Jest, czyli mamy prawo serii. Jeszcze nie, dopiero są 4 poprawne odpowiedzi. Aha. Prawo serii to jest 5, dlatego proszę wylosować ostatnią... Możemy jeszcze raz? Nie, teraz losujecie. Europejskie puchary. Świetnie. Może być Francja. Intuicja mi podpowiada, że coś z Francją. Teraz tam gorąco. W której odlewni odlewa się europejskie puchary? Który zawodnik wygrywał Ligę Mistrzów z 3 różnymi klubami? Mhm. Cristiano Ronaldo, Frank Rijkaard, Gerard Piqué czy Clarence Seedorf? Albo Piqué, albo... Piqué nie. Seedorf? Seedorf? No nie, no Ronaldo to jest no oczywiste, żeby mógł, nie, no ale Ronaldo jak nie. Piqué. No przecież wygrywał... Zemsknęło mi się. Wygrywałby z 3... Ronaldo nie. Nie. Drugi.
Nie, jest, jeszcze jest Zeidorf i Rijkaard, tak? Momencik, Rijkaard to jest na pewno Ajax. A na ja pewno... powiedziałam, ja źle przeczytałam. No nie wiem, właśnie Zeidorf i Rijkaard. Powinno się mówić... Okay, a tak powiedziałeś Rijkaard? Nie. Albo Zeidorf, albo Rijkaard. Klarens Zeidorf. Klarens Zeidorf, oczywiście, że Klarens Zeidorf. Chyba nawet to mógł być, a na pewno był Ajax, trener Louis van Gaal, ale bym sobie życzył, żeby to było w pierwszym składzie. Wszystko było. Na pewno w Ajaxie Zeidorf grał... Później, o, może trener. Może on. Trener probierz. Ajax. Nie, trenerze Jacek Magiera, tak jak myślę. Tak. No sukces tak. Zajmie. A jeszcze dajcie. Jeszcze Rafał. Bawimy si c'est possible pour Aaron Zeidorf. Seki? C'est trois fois. Merci beaucoup. Trzy razy, Zeidorf. Ja później powiem o co pytał Rafał. To jest bardzo dobra odpowiedź. I brawo, i brawo trener też. Ajax, Zeidorf na pewno w Realu później, a wcześniej we Włoszech, nie wiem czy Milan? A czy ją miałam? Tak, chciałam zapytać, czy ją miałam koszulkę ostatnio na padzie. Brawo, wielkie brawa, prawo serii, brawo. Czyli plus 10 punktów. To przepraszam, plus 10 punktów. Powiem wam, ale roztrwonimy te 10 punktów jak na świecie. I poszło wam świetnie, lecimy dalej. Zatrzymujemy się. A czemu nam zawierasz już to? Dlatego, że jeszcze raz je rozkładam. Przechodzimy do rundy drugiej. Już pierwszą, nie, to jest druga część pierwszego etapu. Mm-hmm. Czy ale polega idzie? Na tym samym. Idzie wam? Świetnie. To może skończmy ją. No może nie zaciągajmy. Wtedy będziecie mieć tylko te punkty zdobyte do tego momentu. A jest ranking w ogóle? A macie szansę na więcej. Jest ranking. Jesteśmy w nim. Będziecie w nim, jak ukończycie. Później będzie wielki finał, rozumiesz? Dokładnie. Chciałabym was zapytać generalnie, co się wydarzy na boiskach europejskich, bo już największe ligi, najwięksi giganci zaczynają grać. No i STS ma do was pytanie, co się wydarzy na arenach teatru Serie A, na deskach teatru Serie A, Premier League, Bundesligi, La Ligi, Ligue 1, prawda, tutaj pod tym francuskim, La Ligue. Prawda? Gdzie najbardziej spodziewacie się oglądać hollywoodzkie kino akcji? Albo który reżyser tam poprowadzi swoją drużynę w najbardziej nieoczywisty sposób i zdobędzie nagrodę, będą przed nim rozkładać czerwony dywan. Odbierając puchar. No jak Grzesiu? Znaczy, ja jestem miłośnikiem najsilniejszej ligi europejskiej i jednej z czołowych na świecie, ligi polskiej, ale nie padła tutaj odpowiedź, odwrócę do nas. Natomiast no ja jestem miłośnikiem ligi angielskiej. Pomimo spadku mojego ulubionego Southamptonu, to Manchester United mam nadzieję, że tak wróci na należne mu tory, pomimo tego, że rywal zamiedzy, będzie utrudniał. A z europejskich potek mam nadzieję, że ktoś zdetronizuje Bayern Monachium, bo ja lubię takie historie. A Hiszpania, Włochy, nie? No to ja jestem miłośnikiem. Hiszpania to Real Madryt i druga drużyna, inna drużyna z Hiszpanii, z Barcelony, niestety spadła, bo to jest panią. Okej. Okay. A we Włoszech myślę, że Napoli nie obroni. No ja jestem jednak południowcem, jeśli chodzi o tę dziedzinę i gdybym już miał kibicować i gdybym już miał oczekiwać hollywoodzkich emocji na murawie filmowej, to myślę, że to jest Napoli. Jednak. Tak. Proszę bardzo. Tak. Ja ich lubię. No, a pizzę napolitańską też lubisz? Zjeść pizzę w Neapolu i umrzeć. Dziękuję wam za tę wyczerpującą odpowiedź. Dziękujemy również. Taka dekadencja lekka pojawiła się w wypowiedzi Rafała, ale teraz czas na zabawę. O, wreszcie. Wreszcie coś dla nas. Tu? Tak. Reszta świata znowu. Nie, Ligi Europejskie, czyli to, co lubimy. Czyli też wasz koń. Aha, czy nie twój koń? No, nie mój koń, ale może Grzesia koń. Nie Wercia. Nie Wercia, ale może Alaska. Który klub w XXI wieku wygrywał Ligę Francuską? Francuską 7 razy z rzędu. Wow, no. No, ja już mogę odpowiedzieć. Słucham. Ale będzie to punktowane? Czy będzie dodatkowo? Dodatkowy bonus? Tak, dostanie. Olympique Lyon. Świetnie. Dostajecie dwa dodatkowe punkty. Olympique Lyon. A jakie były pozostałe odpowiedzi? Tak ciekawości. PSG, Marsylia i Monaco. Nie, zróbmy nie, ekstra klasa. No, ekstra. Gdzie ona ekstra jest? Ekstra klasa. Nieważne. W sercu. To nie ma żadnego znaczenia teraz, bo wy po prostu sobie ekstra wybieracie. Klasa. Tak, nasze narodowe barwy biało-czerwone. Dobrze. Kto ustanowił rekord 10 goli strzelonych w jednym meczu ekstra klasy? A. Ernest Wilimowski,
B. Henryk Rejman, C. Józef Kałuża, D. Włodzimierz Smolarek. Bym tutaj chyba albo B, albo C. Odrzućmy na razie A i D. A i D odrzucamy, dobrze, czyli odrzucamy Ernest Wilimowski i Włodzimierz Smolarek, tak? Tak. I zostaje Henryk Rejman i Józef Kałuża. Tak. Co byś, ile byśmy myśleli, to nie wymyślimy. No właśnie, jest proszę już odpowiedź. Tak. No dobra, no, proszę, ja bym Rejman proszę. Ryzykował, ale nie chcę tutaj się wybijać, dobra, najwyżej to wyjaśnimy na korcie. Nie, ty na korcie proszę, twoja słucham. Odpowiedź. Ja się nie dam. Ale też nie będę później wywierał trzy, na tobie, wiesz, presję. To jest zła odpowiedź, ale Józef Kołża to też byłaby zła odpowiedź. Włodzimierz Smolarek to też byłaby zła odpowiedź. Wilimowski. Ernest Wilimowski jako jedyny mecz ruch Chorzów z Unionem Turing Łódź. No 12-1 było w tamtym roku. 12-1. No. A kto strzelił tego pierwszego, tego jednego na Łodzi? W 1939 roku. To jest ważne. Albo dwa pozostałe dla ruchu. No tego też nie wiemy. Cholera. Sprawdzimy. No dobrze, panowie. Piękna no była ta seria. Taka to jest ekstraklasa. Ale teraz losujecie już. Kategorię. Ty losuj teraz. No. No i ekstra klasa. No i ekstra klasa. Które miasto miało więcej niż jednego przedstawiciela w ekstraklasie? I tutaj nieoczywiste oczywiście odpowiedzi, bo ty byś już zadowolony, że dodatkowe punkty. A. Rzeszów. Przypominam, że w ekstraklasie. Tak. B. Nowy Sącz. C. Wrocław. D. Tychy. Tychy. Wrocław. Tychy Wrocław. A to jest w ogóle w historii? Tak. Z Tychy. Tak? To zasada odpowiedzi? Ja myślę, że tak. Tychy. Bierzemy Tychy. Trudno. To jest prawidłowa odpowiedź. Yes. Bardzo dobrze, yes. Bardzo dobrze. Czy w Tychach, chyba w Tychach są korty padlowe? Ja grałem kiedyś w Tychach. Co? Nie, spektakl. A, po prostu. No to losujemy dalej, panowie. Świetnie wam idzie. Losuj. Którą, kochanie, losujemy? Ty dobrze losujesz. Ja może weźmy resztę świata. Bardzo proszę. Europejskie. Które są w ramach reszty świata? Który klub najwięcej razy wygrywał Puchar UEFA lub Ligę Europy? A. Inter Mediolan. B. Feyenoord, C. Borussia Dortmund, czy D. Sevilla. Albo Borussia, albo Sevilla. Nawet chyba była nomen omen prawa serii zachowana w którymś roku. Sevilla. Bardzo dobra odpowiedź. Trzy, brawo! Aż 7 razy, brawo, ostatnio w tym roku. Tychy, Sevilla. Kilka miast musimy zwiedzić. No. Sentymentalną podróż. Ale zrobimy. Razem. Tak, z tych do Sevilla jeden krok. Są jeszcze miejsca ale wolne. Ale razem musicie. Myślałem, że z tobą są też. Są samoloty z tyłu? Aha, w trójkę. No tak. Dobra. No takim, wiesz... Tychy, zależy od nagród w Kujidzie, w konkursie. W Kujidzie. W Tychach, tylko zostawmy to na jesień, bo teraz w Sewilli to straszne upały. No i jesień w Tychach też ładna. Tak. Jesień bardzo piękna. Tak. Polska złota jesień, zawieziemy ją do Sewilli. Polska złota jesień. Słota. Dziękuję bardzo. Nie mogę się doczekać w takim razie. Tak, bardzo się cieszę. Jest już jakiś plan, czyli po to nie wpada. To jest ostatnia kategoria, którą będziecie losować w pierwszym etapie naszej gry. Tak myślę. Dobrze, to teraz ty losuj. Tak mówisz? Może to. Tak. Ty losuj. Nie, to jest nasza wspólna decyzja. Bardzo dobrze idzie losowanie, a mi cała reszta. Reprezentacja Polski. Ale reprezentacja Polski. Dobrze. Odpowiedź brzmi ofensywnie i defensywnie. Tak. A wiecie, że pierwszy raz wlosować tę kategorię, bo tak, to wasze wiemy, wszystkie bonusy. Sobie z tego sprawę. Ona was jesteśmy ominęła. Świadomą zespołem, świadomym teamem. Bardzo się cieszę, że wybraliście to pytanie, ponieważ jest ono bardzo fajne. O. Dawaj. Który bramkarz rozegrał najwięcej meczów dla reprezentacji Polski? Polegnę to. A. Józef Młynarczyk, B. Wojciech Szczęsny, C. Artur Borut, czy D. Jan Tomaszewski, czy E. Grzegorz Jędrzejewski. To słuchajcie, ja myślę sobie, że... Borut? Nie wiem, czy nie Wojciech Szczęsny dosyć niedawno, że tak powiem... Przeskoczył? Mógł przeskoczyć, bo tych meczów jest teraz więcej niż za dawnych lat. Tak, bo częściej grają. Józefa Młynarczyka teraz są tych z tych meczów więcej. Więcej możliwości do pokazania się. Tak? Bardzo lubię Wojciecha Szczęsnego, oczywiście zaraz po tobie. Uważam, że Wojciech Szczęsny. Wielkie brawa, ale co do tego waszego chwalenia Józefa Młynarczyka, to Józef Młynarczyk akurat nie znajduje się nawet w pierwszej trójce z wiem tych wymienionych. Tak. Jest Boruc, a później jest Tomaszewski. Tak. Szczęsny ma na ten moment 74 mecze. Wielkie brawa dla Wojtka i dla was. Pozdrawiamy Józefa Młynarczyka. Pozdrawiamy wszystkich bramkarzy. Kochani, gratuluję wam, bardzo świetnie wam poszedł pierwszy etap. Ale czy to prawda, że Wojciech Szczęsny ostatnio wszedł na to pierwsze miejsce? Tak mi się wydaje.
No 74 ma, niedawno, bo on jako jedyny ma ponad 70 klub wybitnego rywala, tak, jest, tak? Tak, więc oni nie doszli do tej magicznej liczby, a on już ma 74. A ja nie powiedziałem jeszcze ile przed nim. Jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem ja na przykład. A jeszcze ty nie powiedziałeś ostatniego słowa. Więc jak piłkarskie szachy. Słuchajcie, przechodzimy do kolejnego etapu gry. Król strzelców, proszę bardzo. Kiedy wytypujecie poprawnie całą jedenastkę wyjściową. A co, myślisz, że nigdy nie wygraliśmy w lotto? A jednak się chyba typuje 6 liczb, prawda? No właśnie, czyli tu jest łatwiej. No tak, 11, no. Tak. A przecież jest 11-12, prawda? Dokładnie. 11, dobrze, czy wybieracie mecz reprezentacyjny, czy mecz klubowy? Co byś wolał? Reprezentację? A nie mamy... Chodzi o reprezentację. No. Czy klubowo? Nie mamy tego osadzonego w żadnym czasie, prawda? Kiedy to mogło... Nie mamy, ale no... Ale osadzimy. No to reprezentację, zaryzykujemy. Tak? Co lepiej wziąć? Nie mogę wam podpowiadać, ale myślę... No ale jak byś wzięła? Jak ty byś wzięła? Co byś ty zrobiła? Ja? Tak. Ja myślę, że... Ale nie będziecie się tym sugerować. No nie, w ogóle. Ja bym wzięła reprezentację. No to klubowy. No żeby się nie sugerować. Nie sugerować. No. Mhm. Ale możemy też na początku powiedzieć reprezentację. Tak, no wiesz co, nie sugerujmy się mają, się ja tobą, się sugeruję tobą. Ja tobą, czyli reprezentacja. Reprezentacja, dobrze. Odwracamy? Uwaga, nie, tutaj nic nie ma, to jest dopiero wasz bonus, który możecie zdobyć. Polska-Niemcy, eliminacje do Euro 2016. Pamiętna historia. 2-0 było. I teraz wybieracie, czy wymieniacie skład Polski, czy skład reprezentacji Niemiec. Polskie. No oczywiście, nawet jak przegram, to wolę Polaków wymienić. I teraz tak, ja w pewnym momencie powiem wam stop, tylko oczywiście w czasie, w miarę jakim dobra. Się zmieścić. Kiedy czytaj. Zegar... no czytaj, a my ci będziemy tak, mówić, czy był, czy nie. Czy tak, czy nie. No słucham, zaczynamy. Łukasz Fabiański. Ja. Wojciech Częsty. Tak. Wojciech Częsty. Jakub Wawrzyniak. Tak. Kamil Glik. Tak. Łukasz Piszczek. Tak. Tak. Jakub Błaszczykowski. Czekaj, bo nie wiem teraz, czy wymieniłeś trzech czy czterech? Czterech. Czterech. Błaszczykowski. Dobra. Jakub Błaszczykowski. Nie. Sławomir Peszko. Kamil Grosicki. Poczekaj, Peszkin nie. Peszkin. Grosicki tak. Grosicki. Mamy pięciu. Robert Lewandowski. Lewandowski tak, oczywiście. Mamy Arek sześciu. Milik. Arek Milik mamy siedmiu, tak. Kto tam jeszcze grał w obronie, w defensywie? Nie wiem, Tiago Cionek może? Owszem, był Tiago, ale nie w wyjściowej jedenastce. A my mówimy wyjściową tylko? Tylko wyjściową. Kurczę, już myślałem o rezerwowym. Grzegorz Krychowiak oczywiście. Tak, oczywiście, że tak. Krzynówek nie, to nie, wcześniej. Mamy nie. Ośmiu. Ale ja bym uznał Jacka Krzynówka. On grał i w Polsce, ja bym go w zawsze uznała. W Polsce, w Niemczech. Ja zawsze lubiłem go. Mamy ilu? Mają? Ośmiu. Ośmiu. Jeszcze trzy nazwiska. Wydaje mi się, że nie macie jeszcze... A nie, dobra, nie mogę. Nie a nie był tutaj wydaje przypadkiem... Wydaje mi się, że nie macie jeszcze skrzydeł, zdaje się. Nie a nie byli tutaj żadni Broszkowie? Częściowo. Nie, Kamil Grosicki był wymieniony. I... Był Grosicki. Aha, Grosicki Piotr był. Zieliński. Już Piotr ośmiu, Zieliński. Tak? Nie było Zielińskiego. Zieliński Piotr? Nie. Okej, okay, no to jeszcze wam brakuje jednego szybkiego. Ernest Wilmowski. Nie. I jeszcze nie macie chyba zapełnionej całej linii defensywy, prawda? Tak, jest tak. Jeszcze, znaczy Łukasz Piszczek nie. Nie. A już był, jest zaliczony. Kuba Wawrzyniak. Jest zaliczony. Glik i Cionek. Cionka nie mówiłeś. Nie, Cionek jest był na ławce. Był na ławce, czyli nie liczy się. Tutaj jeszcze macie do wypełnienia. Ojejku, kto grał z tym? To ja możecie mówić litery. A, B, C. Cy, Cionek. D. A co teraz robisz na przykład? Siedzisz. Siadasz. Nie. Co robisz teraz? Grasz. Gdzie grasz? Odpowiadam. Nie. Próbuję. Coś ćwiczysz gdzieś. No, chciałam pomóc. Ale no co teraz robisz, no? Myślisz. Nie przesadzam. Zgadujesz. Odpowiadasz. Zgadujesz. Szukasz. Szukała Łukasz. Brawo. No i widzisz, kochany? Łukasz, bardzo go lubiłem jak grał w piłkę. Super zawodnik. No i zostaje Krzysztof Moczyński? Nie. Znaczy był na ławce oczywiście, ale nie w wyjściowej jedenastce. To kogo wy jeszcze nie wymieniliście? No to może sobie zaznaczaj tam, pani Maju. No nie no, ale ja mam naliczonych, że macie dziewięciu. No słuchaj, jak tak dobrze nam idzie za ślepie... Częsty był, Lewandowski był, Grosicki był. Cionek mówisz na ławce, no to nie liczymy. Maciej Rybus? Brawo. Rybus, no to jest dziesiąty. Tak. I? Na pewno graliśmy, może w tym meczu wyszliśmy dziesiątką zawodników, a nie jedenastką. Nie.
Nie no, brakuje mi środka pola. No. Środka pola, podanie do środka pola. Proszę bardzo, odszukały. Co się robi w pewnym regionie Niemiec? A nie, dobra, nie mogę odpowiedzieć. Co się robi w pewnym regionie Niemiec? Oktoberfest. Pije. No, czas niestety się skończył. Pijałka. Chodziło mi o gorli, juhu, na przykład. Jodłowiec. Jodłowiec. Był w Turbokozaku, rzeczywiście, Tomasz Jodłowiec. Już za późno, ale świetnie wam poszło. 10 nazwisk. Mogliście, gdybyście wytypowali Jodłowca, mielibyście o 20 punktów więcej, no ale tak macie 20. Po prostu za każde poprawne nazwisko 20 punktów razy 10 jest 20. Bez jak to za każde nazwisko 20 punktów razy 10? Dwa punkty. Mamy 200 punktów. Ekstraklasa ukończona bez wyróżnienia. Dotarliśmy do końca tej naszej wspaniałej gry. Jak dotąd jesteście na drugim miejscu w naszej klasyfikacji. A pierwsi ile mają? 57 punktów. Pierwsi mają więcej. Pierwsi mają więcej. Czyli ile? Czyli zapraszam cię do obejrzenia statystyk po tym odcinku. A ile było odcinków do tej pory? 20. Dobrze, idziemy na pierwsze. Dawaj. Co, już jest koniec? Jak koniec? No dogrywka jakaś. Nie mamy nic tutaj. Przepraszam bardzo. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś będzie chciał się tak świetnie bawić, jak my tutaj, albo nawet lepiej. Tak, to niech ogląda ten odcinek. To niech ogląda ten odcinek i kupi sobie takie karty, bo to jest naprawdę wspaniała. A mogę już teraz rzecz, sobie? Możesz sobie obejrzeć, oczywiście. Ale słuchajcie, to jest świetna. Czemu nie? No bo nie, no bo to są pytania, których my nie używamy. Aha. Tutaj, żeby... No dobra, na przykład, który klub wygrał Puchar Europy 8 razy z rzędu? Na przykład no. Są takie pytania. Odsyłamy na stronę Foodtrucka, zakładkę sklep. Patrz. I tam do zakupienia ta piękna, rozwijająca, trenerze, edukująca, przezabawna gra. Panowie już przepadli. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję wam, dziękujemy bardzo. Pozdrów tam trenera. Trenerze, pozdrowienia, karty, tak. Powiedz, że jest na antenie. Jest trener na antenie. Pozdrawiam za niego. Pozdrawiamy. Jest świetna zabawa, Maju, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, i pomimo mojej absolutnie bezprecedensowej znajomości piłki nożnej, uważam, że czegoś się nauczyłem. Bardzo się cieszę. Dziękujemy i do zobaczenia. Pozdrawiamy Tomasza Jodłowca.